Jest napisane w przypowieściach Salomona: nie na miejscu jest cześć dla głupca. A oddawać głupcowi cześć to tak, jak kłaść sakiewkę z klejnotami na kupie kamieni. Wiecie, wymaga się od człowieka, aby liczył się z tym, co jest wbrew prawdzie. I tak jest skonstruowany ten świat. Tylko to jest głupota. Chcę, żebyście wiedzieli, że w niczym, w najdrobniejszym elemencie nie zależymy od systemu tego świata. Nie możemy mieć za grosz szacunku do głupoty. Bo to jest przeklinanie samego siebie. Okazywanie szacunku głupocie. Wiecie, nie wiem, czy wy, ilu z was mają to głębokie zrozumienie, że Bóg jest ponad 100%. Że Bóg to nie jest coś, co się mieści tylko w naszych kategoriach rozumienia. A to jest postać ponad 100%. I tu jest napisane tak. Kiedy się jeszcze nie narodzili i nie uczynili nic złego i nic dobrego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte na uczynkach, lecz na tym, który powołuje. Dlatego też napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawa wzgardziłem. To jest ten Bóg, który człowieka obietnicy umiłował, a człowieka, który funkcjonował poza obietnicą, uczynił wzgardą. Dokonał potężnego rozdzielenia między dwoma braćmi. Bóg nie jest Bogiem, który jednolici wszystko. Bóg jest Bogiem, który dzieli. Który dzieli na rzeczy prawdziwe i nieprawdziwe, żywe i martwe. On takim jest Bogiem. To Bóg, który gardzi głupotą. To Bóg, który nigdy nie będzie chciał od ciebie czegoś takiego jak szacunek wobec głupoty. On będzie chciał, aby w twoim sercu było to, co w jego sercu. Wzgarda. Wzgarda dla wszelkiej głupoty. Wzgarda. Rozumiesz? Święta wzgarda. Dla wszelkiej głupoty. Dla wszystkiego, co się mija z jego tokami myślowymi. Rozumiecie? On nie ma do tego szacunku. I nikt z nas nie powinien mieć do tego szacunku. Nikt. Musimy zrozumieć to głęboko w sobie. Wszystko, podkreślam, wszystko, co występuje w swojej istocie przeciwko doskonałej prawdzie Bożej, jest godne wzgardy, nielitości. Tu nie jest napisane: Jakuba umiłowałem, a nad Ezawem się zlitowałem. Jest napisane: Jakuba umiłowałem, a Ezawem co? Wzgardziłem. Bóg jest Bogiem świętej wzgardy. I chodząc w prawdzie, musimy zrozumieć, że to trzeba ułożyć w nas w środku. To, co się dzieje dziś wokół, to manifestacja głupoty. Rozumiecie? Manifestacja głupoty. Musisz tym gardzić w sobie. Musisz gardzić każdym poglądem, który się z tym zgadza. Musisz mieć tą wzgardę. Musisz powiedzieć: Boże, ja nienawidzę tego wszystkiego. Boże, ja modlę się teraz o to, żeby kij spadł na grzbiet głupców. Ojcze, ja modlę się o to, aby kij spadł na grzbiet głupców. To jest modlitwa z głębi serca Boga. To nie jest modlitwa: Boże, zmiłuj się nad głupcami, bo Bóg 2000 lat temu zmiłował się nad każdym głupcem tej ziemi poprzez Chrystusa Jezusa. On się zmiłował. I ludzie, którzy nie chcą Jezusa Chrystusa, to ludzie, na których plecy przygotowany jest kij.
I miej w sobie to w środku i nie bój się tego. Bo Bóg Jakuba umiłował, a Ezawem wzgardził. A śmierdzące duchy litościwe przychodzą do ludzi Bożych i mówią do nich tak: zlituj się nad nimi. Zlituj się nad nimi. Zlituj się nad nimi. Rozumiecie? Nie litujcie się nad głupotą, bo głupota jest jak zaraza. Wchodzi głęboko do ludzkich umysłów i jątrzy. Powoduje strach, zamęt, chaos, zamieszanie, nieład. Rozumiecie? Tak działa humanizm. Ale Bóg Jakuba umiłował, a Ezawem wzgardził. I dzisiaj, stojąc w głębokim zrozumieniu Boga miłości, tak? Po nim to powtarzam. Boże, niech na plecy każdego głupca, który w tym czasie potężnego poznania spadnie kij. Ja tego życzę każdemu głupcowi. Wiecie dlaczego? Bo to jest zbawienne. Bo to jest zbawienne. Bo to jest zbawienne dla tych chorych umysłów. Tak? A my, żebyśmy mogli iść i łowić tych, którzy tej głupoty nie chcą, musimy mieć w swoich sercach to, co ma On. Taki On jest. Rozumiecie? Dzisiaj ludzie potrzebują widzieć waszą odwagę, waszą siłę, waszą wyciągniętą rękę do tych, którzy tej ręki chcą. Ale również ludzie dzisiaj, nawet jeśli nie chcą, to muszą zobaczyć waszą proklamację prawdy nad każdą głupotą. Nad każdą głupotą. Rozumiesz? Nie lituj się nad głupotą. Jak się będziesz dzisiaj modlił, powiedz: Panie Boże, jeśli ja się litowałem nad głupotą, to przepraszam Ciebie. Ja wchodzę pod Twoją krew. Ja nie będę się litował nad głupotą, bo Ty nie litujesz się nad głupotą. Święty Duchu, pomóż mi w tym, abym rozumiał wszystko, jak Ty rozumiesz. Wywyższamy Ciebie, Boże nasz. Ty, który byłeś, jesteś i będziesz wciąż ten sam. Ty, który jesteś życiem, wywyższamy Ciebie. My jesteśmy świadectwem Twoim. Jesteśmy Twoim świadectwem. Świadectwem Twojego życia. Tutaj na ziemi. Ty nas chronisz, chronisz i promujesz. Wywyższamy Ciebie. Alleluja. Alleluja. Odnieśmy do głos. A po prostu rozwijaj. Wywyższamy Cię. Wywyższamy Cię. Bardzo Cię potrzebuję.
Yeah.
Thank you.
ziemi.
poruszymy świat, wiarą poruszymy świat. Thank you.
jest władza, moc i królestwo, rządzisz ty. Twoja jest władza, moc i królestwo, rządzisz ty. Twoja jest władza, moc i królestwo, rządzisz ty. Twoja jest władza, moc
miejsce, w którym ustawił Cię Bóg. To jest opresja demoniczna. To jest raniące. Żebyś to odepchnął od siebie. Jeżeli w jakikolwiek sposób w tym czasie teraz zacząłeś oskarżać siebie albo innych ludzi o to, że Twoja służba nienależycie funkcjonuje, miałeś pretensje do siebie lub do innych, odepchnij to od siebie. To jest opresja. To jest opresja. Spójrz w miejsce, w którym odebrałeś informację od Boga o Twoim powołaniu. Cofnij się teraz Twoją pamięcią. Przypomnij sobie rozmowę z Nim, pewność, która weszła w Twoje życie wtedy. Jego słowa są niezmienne. Gdy wtedy się z Nim zgodziłeś, to zgodziłeś się na wieczność. Odeprzyj opresję. Odeprzyj opresję teraz. Jeżeli ciąży Ci to przez cały czas, wyjdź i położę na Ciebie ręce. O, Panie Jezus. Ja odpycham to od Ciebie. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Patrz Ci na mnie. Odpycham tą demoniczną siłę w imieniu Jezusa. Odpycham tą demoniczną siłę w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa odpycham tą demoniczną siłę. Oh.
chcę po ludziach się to będzie ślizgać. W imieniu Jezusa. To się będzie ślizgać. Każde złe słowo, każda zła emocja, każda zła decyzja innych ludzi, to się będzie ślizgać. W imieniu Jezusa. Twój olej, Duchu Święty, jest na ludziach. Twój olej. My autorytetem Kościoła zatrzymujemy teraz nad całym Kościołem Wnotki Zespołu Apostolskim. Jakąkolwiek myśl, która przeczy prawdzie, w imieniu Jezusa, zatrzymujemy. Alleluja. Była skała.
bo tutaj legendę nawiązuje, kiedy mówi, że jest skała. Mówi, na tej skale, jeśli zbudujesz swój dom. Badali, odchodzili z prostej drogi Bożej. Bóg Ojciec powiedział, że z nimi nie będzie szedł, ale że pośle z nimi anioła. Ale cały czas była z nimi skała. Cały czas była. Ten obraz Boga, obraz Chrystusa był przez cały czas. W najtrudniejszej chwili jest teraz z tobą. Ta skała, oprzyj się na niej, na tej skale. Ty przyszedłeś, ty przyszedłeś na szum.
Yeah.
Oh,
Thank you.
Cię i ufać Ci. Bo Ty dałeś siebie mi. Moje serce pokochało Ciebie. Wiem, że stoję dziś i nie przestanę. Jezus, chwalić Cię i ufać Ci. Jeden głos. Bo Ty dałeś siebie mi. Moje serce pokochało Cię. Wiesz, że stoję dziś i nie przestanę. Jezus, chwalić Cię i ufać Ci. Bo Ty dałeś siebie mi. Moje serce pokochało Cię. Wiem, że stoję dziś i nie przestanę. Jezu, chwalić Cię i ufać Ci.
Дай мне поговорить.